...rozważania, tym co powiem zaraz. Nie bój się. Kochani, świat dzisiaj sobie robi z kościoła jaja. Najpierw posłał informację, koronaświrus zabije was wszystkich. Jakżeśmy organizowali nabożeństwa, to mi pisali niektórzy, będziecie pokotem padać w kaplicy. Słuchajcie, ci ludzie po dziś dzień siedzą w bunkrze. Po dziś dzień siedzą w bunkrze, nie wyszli. Sprawdzona wiadomość. I oni się nie boją oczywiście. Oni się nie boją. To my się boimy, bo jesteśmy tacy głupi, że się boimy Pana Boga. Ale nadchodzi jesień, uwaga. Uwaga, uwaga, nadchodzi jesień. I już trąbią, że o teraz to będzie tak, że... Będziecie pokotem padać. Wiecie, co mówią? To już nie ten koronaświrus. To tak była taka zabawa. Teraz jest o wiele potężniejszy wirus. I tam mówią, że gdzieś w Kazachstanie, czy gdzieś, to on trzy razy więcej ofiar zebrał. No dobra. A gdzie te ofiary? Bo ja widzę na razie tylko ofiary losu. Nic więcej. Że ludzie umierają? No umierają, oczywiście, że tak. Zawsze umierali. No, zobaczcie sobie do statystyk za ten rok. Otwarte są te statystyki w Polsce. Jest o wiele mniej zgonów niż w poprzednich latach. Naprawdę wirus tak przetrzebił Polaków, że jak się rozpędził, to w kosmos poleciał. Co świat testuje dzisiaj na, na kościele? Na ile jesteśmy w stanie poddać się światu, a nie Chrystusowi? A ja się ja chciałem Was zapytać: A co się stanie, jak umrzesz? O, tragedia. Umrę, już mnie nigdy nie będzie. Dlatego muszę w bunkrze siedzieć.